Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy top 5 najlepszych kompozycji w patchu 10.10, który wszedł dosyć niedawno, a ja już przygotowałem dla was najlepsze buildy, które mogą się sprawdzić w tej mecie. Jako że ten set jest dosyć fajny i dosyć dobry, jest bardzo wiele kompozycji, które można dać do S-tieru, to chcę wam przedstawić kompozycje na początek, które są w S-tierze, ale jeszcze ich nie prezentowałem w poprzednich edycjach najlepszych kompozycji, bo po prostu się jeszcze nie były stworzone, a na koniec zostawię te, które już znacie, które od początku tego seta są z nami, a więc na sam początek tak zwany Go Boom Gangplank, albo jak ja go nazwałem Boom Boom Gangplank. Build jest banalnie prosty. Na sam początek dajemy sobie gangplanka z frontu, na froncie, przepraszam, i do tego dajemy sobie 6 sorcererów. I to tyle. I to tyle, co ja mogę więcej powiedzieć. Zostawiam, zapraszam do lajkowania i subowania. To tyle, dziękuję, cześć. No nie, a tak na serio, to gangplank z 6 sercami naprawdę ma potężną bombę. Jeżeli chodzi o itemy na gangplanka, to są one podstawowe jak na każdego carry, czyli Guardian Angel jest niezbędny, do tego mamy QSS-a oraz jeszcze jeden itemek, który by się na niego przydał. To jest Rabadon, żeby zwiększyć jego moc umiejętności. Reszta itemków jest specyficzna, ale przeważnie chcemy mieć na Velkozie Serafa, żeby on się po prostu szybciej odpalił, a na naszym Xerafie, czyli kolejnej legendarnej postaci, która będzie naszym drugim carry, można powiedzieć, jest to QSS, żeby on za szybko nie padł, oraz Ginso. Nie mogę tego Ginso teraz znaleźć, o właśnie tutaj. I tak to wszystko wygląda. Bardzo prosty build, w teorii można jeszcze dodać na 9 levelu tutaj kilka postaci. Na planszy aktualnie mamy tylko 7 postaci, a więc na 9 levelu możemy dodać mystików, jeżeli gramy przeciwko jakiejś kompozycji, która bije duże obrażenia magiczne, albo jeżeli chcemy jeszcze więcej obrażeń, to na 9 levelu dodajemy kolejnych 2 sorcererów i wtedy mamy 8 sorków oraz gangplanka z Rabadonem, który powinien zadać kosmiczne obrażenia. Tak więc pierwsza fajna, ciekawa kompozycja, którą szczerze mogę polecić, żebyście sobie zagrali na początek na normalach, bo powinna ona fajnie wyglądać na jakichś tam highlightach. Możecie też dodać drugiego gangplanka, on też będzie robił tutaj bardzo fajną robotę na 8 poziomie, przypuśćmy, bo będzie korzystał z tych buffów dla sorcererów. Drugi kolejny build, który tam lekko dotknąłem w ostatnim patchu, ale teraz pojawił się w troszkę innej wersji, troszkę lepszej, ulepszonej wersji, która pozwala mu wejść do S-tieru, to jest tak zwany Shredder. Nie wiem, czy słyszeliście o tej kompozycji, ale jest ona bardzo mocna. Teraz po prostu opłaca się hyperlevelować po nowe postacie, po postacie za 1 golda, bo zwiększyli oni procent szansy, żeby dostać te postacie za 1 golda, a więc opłaca się po te postacie rolować i dużo buildów powstało, które się skupiają na postaciach na 3 poziomie za 1 golda. W tym buildzie akurat będziemy mieć Caitlyn, Fiore oraz Jarvana na naszym frontlane'ie. Jeszcze jednym głównym czempionem, który będzie nas tutaj kierował, to jest Xayah. I o co chodzi w tym buildzie, zaraz wam opowiem, tylko go tutaj dokończę. Próbujemy jeszcze tutaj mieć Ashe, żeby mieć 2 snajperów oraz Celestiali. Do tego dokładamy Kassadina pod naszego kolejnego Celestiala. Możemy jeszcze dołożyć Rakana, który też daje nam właśnie tego 4 Celestiala. Do tego dokładamy też Irelię oraz Shena. I wtedy ta kompozycja jest praktycznie kompletna, bo mamy Chrono Blade Masterów, Celestiali, Mana Riverów, Snajperów. Jeżeli chodzi o itemki, to na Xayah chcemy wpakować nasze itemki. Jest to Infinity Edge, Last Whisper oraz QSS, czyli standardowa zasada, 2 ofensywne itemki oraz 1 defensywny. Na Kassadinie też możecie wrzucić jakieś tam itemki, jeżeli go szybko zlevelowaliście na 2 i chcecie, żeby on był troszkę mocniejszy. On dobrze działa ze wszystkimi itemkami, można powiedzieć, jakąś tam manę AP mu dać. Jeżeli macie nadmiar rękawic, to fajnie na niego wrzucić tą rękawicę z złodzieja, czy jak ona się tam nazywa. To będzie na nim dobrze działało. No i na Rakana standardowo możecie wrzucić Morello, możecie wrzucić też Frozen Hearta, możecie wrzucić bardzo kluczowy item, to jest Spear of Sojourn, żeby on po prostu częściej sobie tam skakał. I staramy się bronić tej Zai w jakiś tam sposób, żeby ona też korzystała możliwie z tego buffa od Jarvana.
i relie też starały się stawić tam z przodu. Bardzo fajny build, ma on duży potencjał, szczególnie jeżeli dobrze wyskautujecie i wiecie, że wasi przeciwnicy nie biorą takich postaci jak Caitlyn, Xayah oraz Jarma do swojej kompozycji. O co chodzi w tym buildzie? Zapomniałem tego, o tym wspomnieć na początku, to, że cały czas musicie zostać na czwartym levelu i dopiero po kragach, czyli jak macie 8 na 10 expa przed piątym levelem, rolujecie po Caitlyn, Xayah oraz Jarvana. To są kluczowe postacie, które chcecie mieć na trzecim poziomie w tym buildzie, żeby nie stracić za dużo HP, oraz wiadomo, Xayah jest waszym głównym carry, tak więc te postacie muszą skoczyć na trzeci poziom. Dobrze sobie wyskautujcie, zanim zagracie tego builda. I to był drugi build w top 5 kompozycjach na ten patch. Trzeci build, który wam chcę polecić, to są klasyczne rebele. Tyle, że tym razem zagramy sobie pod Ziggsa carry. Myślę, że ten build ma duży potencjał. Widziałem go już granego na streamie kilka razy przez naprawdę dobrych graczy i myślę, że ten build faktycznie może w mecie troszkę zamieszać, gdy ludzie nie będą zbierać championów, którzy są potrzebni do waszego buildu. A więc idziemy sobie w rebeli. Na szóstym poziomie tutaj, przepraszam, na czwartym poziomie też chcecie zrolować jak najwięcej po Ziggsa. Do tego chcemy dołożyć Yasuo oraz Mastera. Wiadomo, Ziggs w tym buildzie musi być na trzecim poziomie, bo inaczej ten build nie będzie miał zbyt dużego sensu. Do tego chcemy jeszcze na frontlinie dołożyć Malphite'a, żeby był on tam skałą, twardo sobie tankował z przodu. I ten build generalnie tak wygląda. Też chcecie dołożyć Demolitionista w postaci Rambla, żeby ten Ziggs stunował swoich przeciwników i nie dał im sobie uciec albo jakoś się tam odkuć. Dwa Seraphy są na nim kluczowe. Do tego chcemy dołożyć albo Rabadona, jeżeli chcecie zwiększyć swój damage. Ja preferuję jedną itemkę defensywną, jest to albo GA, albo QSS. Z tego co wiem, to QSS jest troszkę bardziej polecany. No i wiadomo, na kolejnym levelu możecie dołożyć kolejnego rebela, żeby zwiększyć tą szansę, znaczy zwiększyć obrażenia oraz tarczę. Przepraszam. I tak więc kolejny rebel jest tutaj dokładany, jakikolwiek wam tam wpadnie ręce naprawdę. W tym buildzie kluczowy jest Ziggs na trzecim poziomie, tak więc rolujemy tak samo po kragach i zbieramy Malphite'ów oraz Ziggsów. Możecie też iść pod Yasuo i Mastera na trzeci poziom, ale nie jest to wskazane, bo Ziggs jest tutaj głównym carry. I do tego chcecie właśnie tych sześciu rebeli sobie też zebrać, ale Ziggs to jest mus na trzecim poziomie w tym buildzie i to jest trzeci ciekawy build, który ma potencjał być S-tierowy. I ostatnie dwa buildy to są buildy dosyć klasyczne, które w tej mecie, w tym secie już utrzymują się od bardzo, bardzo dawna, od początku tego seta. Na początek mamy 4 Blaster, 4 Brawler, czyli standardowy build. Tak naprawdę bardzo podstawowe są to dwie cechy, które łatwo jest złożyć i naprawdę one mocno działają. Polecam ten build dla osób początkujących, które gubią się jeszcze w tych wszystkich cechach dostępnych w grze, więc próbują sobie złożyć po prostu jedną albo dwie cechy na złoto i 4 Brawler, 4 Blaster to będzie po prostu opcja dla was, bo nie trzeba się tam zbytnio namyślić, ten build jest banalnie prosty do złożenia, wykorzystujecie wszystkie możliwe dostępne postacie w tych oto dwóch cechach. Jeżeli chodzi o itemki, to tak jak zawsze na naszą Jinx trafia Red Buff, bo jest on niezbędny, żeby zadawać obrażenia dla wielu postaci przez Blastera, przez to się ona też troszkę szybciej nastakuje. Jednego Last Whispera albo Giant Slayera jedziemy, teraz to się nazywa Giant Slayer, żeby ona troszkę szybciej zabijała swoich przeciwników, bo to daje 12% procent od HP swojego przeciwnika i jeden itemek defensywny, czyli albo QSS, albo GA. Ja na niej akurat preferuję GA, bo zawsze to zgubi target, jak ją ktoś zabije. Do tego chcemy też złożyć itemki na manę albo na AP, na naszą Miss Fortune. To może być Morello, może to być Rabadon, może to być Seraph, może to być drugi QSS. Wszystkie te itemki MF-ka bardzo fajnie przyjmie i będzie z nich dobrze korzystała, żeby zmielić naszych przeciwników. Bardzo prosty build.
który wszyscy mogą zagrać, ale też musicie skautować, żeby przeciwnicy nie zabierali wam kluczowych postaci, czyli Cho'Gatha na drugi poziom, który jest mocnym frontlanerem, oraz Jinx na drugi poziom. Blitzcranka zawsze ustawiamy blisko Jinx, żeby przyciągnął on jakiś słaby cel, przez to Jinx go szybko zabije i się przez to też wzmocni i rozpędzi, żeby zmielić naszych przeciwników. To był czwarty build w tej serii. I ostatni build, którego nie można pominąć absolutnie teraz w aktualnej mecie, to jest Kaylee i przyjaciele. A więc składamy sobie klasycznie Kaylee z tyłu, do niej dokładamy sobie Thresha. Jest to build troszeczkę bardziej w late game'owej postaci, go pokazuję, bo są tu postacie za 4 oraz 5 golda. Do tego dokładamy sobie Irelię pod naszego Mana Rivera oraz Blade Mastera. Z Shenem mamy tutaj Chrono i Blade Masterów. Ezreala sobie też dokładamy pod trzeciego Chrono. Pod naszego czwartego Chrono będzie szedł Blitzcrank, który zawsze tam tworzy jakieś zamieszanie, przyciągając kluczowe postacie, jeżeli wasi przeciwnicy błędnie się pozycjonują. I oczywiście Miss Fortune musi tutaj być, bo ona daje nam Valkyrię do naszego głównego carry, czyli do Kaylee. Jeżeli chodzi o itemki, to na Cho'Gatha wiadomo, chcemy dać defensywne itemki, żeby on jak najdłużej wystał. Rękawica Złodzieja będzie jak najbardziej słusznym itemkiem, a na Kayle zawsze dajemy itemki, które wzmacniają jej atak speeda. W tym przypadku chcemy jej dać dwa itemki na atak speeda, czyli będzie to Rapid Fire Cannon, żeby zwiększyć jej zasięg, żeby ona się nie musiała poruszać po naszej planszy, tylko stała sobie zawsze w jednym miejscu i atakowała, nie poszła gdzieś tam do przodu i wdała się w niepotrzebne niebezpieczeństwo. Do tego dokładamy jej Ginso, żeby ona mogła nastakować sobie ten atak speed, a damage i tak ma wystarczająco wbudowany w swojej umiejętności, że tego damage'u nie musicie jej dokładać. I oczywiście jeden itemek defensywny, czyli albo QSS, albo Guardian's Angel. Obydwa te itemki będą słuszne w tym buildzie, a więc Guardian's Angel ja akurat na Kaylee preferuję. Na MF-kę oczywiście standardowo Seraph, Rabadon, Morello, znacie już tą kompozycję itemków. I to był ostatni build, który chciałem wam pokazać w tej serii, czyli top 5 buildów na patch 10.10. Napiszcie mi w komentarzu, który build wam się najbardziej podoba, jakie buildy myślicie, że będą mocne w tym patchu. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, zapraszam do lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału i cześć!